Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Dwa pierwsze potwierdzone przypadki świńskiej grypy w regionie. Pacjenci czują się dobrze, a epidemiolodzy ostrzegają. Przed nami okres największych zachorowań na grypę i infekcję. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżenia. W naszym województwie kujawsko-pomorskim potwierdzono dwa przypadki wirusa H1N1. Kobieta lat 41. Drugi przypadek to jest mężczyzna lat 34. Prawdziwa grypa. Jest to ciężka wirusowa choroba, która daje częste powikłania. W związku z tym nie można tej choroby bagatelizować. Ten temat już za chwilę, ale w naszym serwisie dzisiaj także inne ważne wiadomości. Ruszył proces mężczyzny oskarżonego o podpalenie żony w Koronowie. Z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej żony Natalii dokonał jej zabójstwa. Marcinowi H. grozi dożywocie. Czy przyznaje się do tego? Nie przyznaje się. Pomoc dla Polaków z Mariupola podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli znajdzie się dla tych Polaków z Ukrainy praca, to dalsze inne elementy związane m.in. z mieszkaniem będą dużo łatwiejsze. Rada sprzeciwia się zmniejszeniu subwencji oświatowej dla uczniów zawodówek. Miejmy nadzieję, że te wszystkie niedociągnięcia i uwagi będą wzięte przez panią minister pod uwagę. Podsumowanie roku wybitnego kryptologa Mariana Rejewskiego. Ważne były jego działania w kontekście wydarzeń w czasie II wojny światowej. Córka matematyka uhonorowana medalem prezydenta Bydgoszczy. Bydgoszczy jednak stara się to kultywować, podnosić imię Mariana Rejewskiego. Zaczynamy od pierwszych potwierdzonych przypadków świńskiej grypy w regionie. Wirusa H1N1 stwierdzono u mieszkańców powiatu aleksandrowskiego i inowrocławskiego. Kobieta i mężczyzna czują się dobrze. Epidemiolodzy ostrzegają, wahania temperatur to prawdziwy raj dla wirusów. Przed nami sezon zachorowań na grypę i infekcję. Jedno miejsce, setki rozmów, przypadkowych dotknięć i oddechów. Wirus atakuje bez zapowiedzi, pozostaje na poręczach, klamkach czy uchwytach. Jeśli dotykamy takich powierzchni, a rąk nie umyjemy, to możemy bardzo łatwo przenieść tego wirusa, chociażby machinalnie dotykając ust. Osłabiony organizm nie potrafi się bronić, szczególnie na chorobę narażone są osoby starsze. W okresie wzmożonej zachorowalności na infekcję dochodzi do zaostrzenia u starszych ludzi przewlekłych chorób typu niewydolność krążenia, choroba wieńcowa. A to długotrwałe leczenie, dlatego szpitalne łóżka wciąż są zajęte. Równie często chorują najmłodsi. Szkoły, przedszkola czy żłobki, tam najczęściej łapią infekcje. Głównie infekcje oddechowe, to są zapalenia płuc bakteryjne, ale też wirusowe. Grypowe, grypopochodne. Jednak przypadków samej grypy jest niewiele. W szpitalu zakaźnym w Toruniu z grypą przebywa tylko jeden pacjent, 1,5-roczne dziecko. Objawy grypy są podobne do przeziębienia, jednak wysoka gorączka, ból mięśni i ogólny zły stan pacjenta to dla lekarza czerwony alarm. Lekarz kieruje do szpitala zakaźnego, a już lekarz izby przyjęć w szpitalu zakaźnym decyduje, czy robić test wymaz w kierunku grypy, czy nie. Takie badanie wykluczy bądź potwierdzi u pacjenta wirusa grypy i jej typ, także szczep AH1N1. Jest o tyle, no można by powiedzieć, bardziej groźny czy niebezpieczny dla społeczeństwa, że jest zlepkiem czterech wirusów. Dwóch wirusów grypy świńskiej, jednego wirusa grypy ptasiej i ludzkiego wirusa. I właśnie ten wirus po kilku latach daje o sobie znać. Na Podkarpaciu choruje już kilkanaście osób, w Krakowie jeden pacjent zmarł. Na Kujawach i Pomorzu potwierdzono właśnie pierwsze dwa przypadki w powiecie aleksandrowskim i inowrocławskim. Stan jest dobry, właściwie już się, no prawie zdrowe są te osoby.
Bo jak przekonują lekarze, największym zagrożeniem dotyczącym grypy każdego rodzaju są jej powikłania. Tylko w ciągu ostatnich 4 miesięcy na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych w regionie zachorowało ponad 91 100 osób. Epidemiolodzy przewidują, że w najbliższych dniach zachorowań może być więcej, bo zakończyły się ferie zimowe i dzieci wróciły do szkół. Odpowiednia dieta, wypoczynek czy mycie rąk brzmi banalnie, a jednak lekarze wciąż przekonują, że profilaktyka to niezmiennie najlepsza recepta na zdrowie. Toruń, Aleksandra Ciekot. Ten temat także w rozmowie dnia o 19, ale więcej o tym już teraz. Anna Trzcińska, witam. Dzień dobry. Profilaktyka to najlepsza recepta na zdrowie, ale nowe przypadki zachorowań wskazują, że nie wszyscy recepty realizujemy. W kraju rośnie liczba osób zarażonych wirusem AH1N1, potocznie zwanym świńską grypą. Na Kujawach i Pomorzu wirusa wykryto już u 2 pacjentów. Epidemiolodzy uspokajają, że wirus nie jest groźny, ale za naszymi granicami, na Ukrainie i w Rosji, mówi się już o epidemii. O niebezpiecznych wirusach i profilaktyce rozmawiać będę z Michałem Adamczakiem, rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy. Zapraszam. Ruszył proces w sprawie, która w marcu ubiegłego roku poruszyła mieszkańców regionu i całej Polski. W Koronowie mąż miał podczas sprzeczki oblać żonę łatwopalną substancją i ją podpalić. Kobieta zmarła po kilku dniach w szpitalu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Oskarżono o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznaje się do winy. Tragiczny finał rodzinnej kłótni wstrząsnął mieszkańcami Koronowa. Oskarżony o okrutne zabójstwo żony stanął przed sądem. Marcinowi H. początkowo zarzucano usiłowanie zabójstwa. Później zarzuty zaostrzono. Działając ze szczególnym okrucieństwem, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej żony Natalii H. dokonał jej zabójstwa. Mężczyźnie może grozić nawet dożywocie. Czy przyznaje się do popełnienia? Nie przyznaje się do popełnienia czynów. Obrońca oskarżonego postulowała o utajnienie przebiegu rozprawy, jednak sąd nie uwzględnił wniosku. Nie zachodzą takie okoliczności, które mogłyby naruszyć ważny interes prywatny. Należy przypomnieć, że sprawa dotyczy sprawy zabójstwa, a nie dobra małoletnich dzieci. Do dramatycznego zdarzenia doszło 28 marca ubiegłego roku. Nad ranem młode małżeństwo pokłóciło się w kotłowni domu. Mężczyzna miał oblać swoją żonę rozpuszczalnikiem i ją podpalić. Zaczęliśmy się szamotać, z tą bańką stałe. Dosyć zawzięta kobieta była, więc się trochę tam z tą bańką dużo się porozrywało tego rozpuszczalnika. Przepchnąłem ją, wyrwałem jej tą bańkę, ona schwyciła mnie za szyję. Przewróciliśmy się i jak tak opadliśmy, to taka fala ognia przeszła. Gdy płonąca kobieta wybiegła z krzykiem z domu, przerażeni sąsiedzi powiadomili służby ratownicze. Paliła się, to był jeden wielki chodzący ogień po prostu. A jej mąż siedział na schodach i patrzył się na tę całą sytuację. I w żaden sposób jej nie pomógł. Ona wyzywała na pomoc wszystkich i tylko ostatnie z ostatnich swoich sił oddawała odgłosy, żeby byleby ktoś się usłyszał. Śmierć nie do opisania. Palić się za życia, nie? Żyjąc. 70% ciała kobiety było poparzone. Natalia H. trafiła do specjalistycznego szpitala w Gryficach. Obrażenia były tak rozległe, że pacjentka po 10 dniach zmarła. Osierociła 2 dzieci w wieku 5 i 10 lat. Mąż kobiety w chwili zatrzymania był pod wpływem środków odurzających. Potwierdziły to przeprowadzone badania. Przed sądem tłumaczył jednak, że narkotyki zażył nie przed, lecz po całym zdarzeniu. Inaczej zachowanie oskarżonego oceniają sąsiedzi. Były interwencje policji, była nie jedna, była wzywana przez sąsiadów. Ostatnio był zawsze pod wpływem narkotyków. Wręcz wychodził i rozmawiał sam do siebie i ogólnie był podejrzany. Mężczyzna 5 lat temu był karany za posiadanie i handel narkotykami. Policjanci odkryli w piwnicy jego domu plantację konopi indyjskich, znaleźli tabletki ekstazy i amunicję. Przesiedział w areszcie 5 miesięcy. Sąd skazał go wówczas na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu na 7 lat. Kolejna rozprawa odbędzie się w marcu. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. Pomoc dla Ukraińców polskiego pochodzenia i walka o zwiększenie subwencji oświatowej na szkolnictwo zawodowe to tematy posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy spotkali się przedstawiciele rządu, pracownicy, samorządowcy i związkowcy. To pierwsze plenarne posiedzenie Rady, która została powołana w ubiegłym roku, no i jest kontynuacją Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
Dla uchodźców z Ukrainy podróż do Polski to szansa na nowe życie. Trzy rodziny ewakuowane z Donbasu w Bydgoszczy znalazły pracę i mieszkanie. Jednak na pomoc nadal czeka 177 Polaków ewakuowanych w listopadzie z Mariupola. Ze względu na trwający tam konflikt zbrojny ich zdrowie i życie było zagrożone. Ukraińcy polskiego pochodzenia na razie przebywają w ośrodkach w Łańsku i w Rybakach. Tam uczą się języka polskiego i mogą liczyć na ciepły kąt, ale tylko na pół roku. Po tym okresie muszą sami znaleźć mieszkanie i pracę. O pomoc dla uchodźców zaapelował wojewoda kujawsko-pomorski. Chcielibyśmy przez właśnie organizację pracodawców szczególnie zwrócić się do przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ uważamy, że jeżeli znajdzie się dla tych Polaków z Ukrainy praca, to dalsze inne elementy związane m.in. z mieszkaniem będą dużo łatwiejsze. Na apel wojewody odpowiedziały zarówno samorządy Bydgoszczy, gminy Gruta i Świecia, jak i prywatne osoby, które zadeklarowały pracę i mieszkanie. O pomocy dla uchodźców z Ukrainy dyskutowała też Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, którą tworzą pracodawcy, przedstawiciele rządu, związkowcy i samorządowcy. Ja oceniam to bardzo pozytywnego kierunku, który uzupełnia przecież tysiące miejsc pracy, których wiemy, że Polacy powoli już nie chcą wykonywać, przynajmniej za taką cenę, którą oferujemy Ukraińcom. Rada dyskutowała też o szkolnictwie zawodowym. Jej przedstawiciele sprzeciwiają się obniżeniu subwencji oświatowej na uczniów zawodówek i domagają się przywrócenia dotychczasowych stawek. Kształcenie zawodowe jest droższe aniżeli niekształcenie ogólnokształcące, w związku z czym ten pomysł jest chybiony. Zdaniem członków Rady obniżenie subwencji pogorszyło sytuację finansową nie tylko w szkołach, ale też w cechach rzemiosł. Miejmy nadzieję, że te wszystkie niedociągnięcia i uwagi będą wzięte przez panią minister pod uwagę i rozporządzenie zostanie zmienione tak, żeby jednostki szkolne mogły właściwie funkcjonować. To pierwsze plenarne posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Bydgoszczy, powołanej w grudniu ubiegłego roku. Jej przedstawiciele mają m.in. omawiać trudne problemy społeczno-gospodarcze i rozwiązywać konflikty pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Bydgoszcz, Agata Chyłka. Bydgoszczy ruszają konsultacje społeczne w sprawie utworzenia metropolii Bydgoszcz. Może wziąć w nich udział każdy dorosły mieszkaniec miasta. Przez miesiąc ratusz czeka nie tylko na odpowiedź, czy mieszkańcy są za utworzeniem metropolii, ale również opinie i uwagi dotyczące jej funkcjonowania. Chcemy poznać opinię mieszkańców. Jeżeli mają jakiekolwiek uwagi co do kształtu, składu, jakichkolwiek innych uwag czy opinii, to jak najbardziej chętnie się z nimi zapoznamy, bo jest to bardzo ważny głos dla nas. Aby wziąć udział w konsultacjach, można wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny w Urzędzie Miasta przy ulicy Jezuickiej. Swój głos będzie można również oddać podczas spotkań w siedzibach rad osiedli z członkami zespołu do spraw konsultacji oraz przez internet na stronie www.bydgoszcz.pl. Pytanie, na które odpowiedzą bydgoszczanie, brzmi: czy jesteś za utworzeniem przez miasto Bydgoszcz wraz z innymi gminami Związku Metropolitalnego o nazwie Metropolia Bydgoszcz? Oprócz pytania na karcie jest też miejsce na wyrażenie własnej opinii i uwag. Konsultacje będą trwać do 1 marca. Potem Rada Miasta będzie mogła podjąć uchwałę dotyczącą utworzenia metropolii. O tej sprawie będziemy również mówić w najbliższym wydaniu programu Samorządni w środę o 17.35. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Wzdłuż brdy na piechotę. 14-dniowa wyprawa Macieja Bolińskiego. Mała sarna uratowana przez strażaków na gople. Podział w regionalnej Platformie Obywatelskiej. Szef PO na Kujawach i Pomorzu Tomasz Lenz wystosował dzisiaj pismo do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie, w którym opowiada się za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Projekt ten, zdaniem toruńskiego parlamentarzysty, szkodzi integralności regionu. Bydgoscy posłowie PO mają w tej sprawie inne zdanie. Ponad 160 tysięcy. Tyle osób podpisało się pod obywatelskim projektem utworzenia samodzielnego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Akcję zbierania podpisów jeszcze w czasie kampanii wyborczej zainicjowali bydgoscy politycy Platformy Obywatelskiej. Toruński poseł PO, szef struktur w regionie, mówi pomysłowi zdecydowane nie. Jest to projekt związany z ambicjami politycznymi, z kampanią wyborczą,
który po prostu w tej chwili przynosi skutki takie, że no musimy się zmierzyć z tym, że ten projekt już jest na poziomie ogólnokrajowym, czyli nawarzono piwa, musimy je teraz wypić. W piśmie skierowanym do przewodniczących wszystkich sejmowych klubów poseł Tomasz Lenz podkreśla, że projekt utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy ma liczne wady prawne i podważa autonomię toruńskiego uniwersytetu. Główny orędownik powołania samodzielnej uczelni medycznej w Bydgoszczy, dr Zbigniew Pawłowicz, nie chce komentować działań szefa PO w regionie, bo jak mówi, nie jest członkiem Platformy. Robi to za to poseł Paweł Olszewski. Posłowie listy piszą, pan poseł Lenz również ma do tego prawa jako parlamentarzysta. Natomiast my w żaden sposób nie zaprzestaniemy tych naszych działań, które podjęliśmy. Pierwsze czytanie projektu w sprawie utworzenia Uniwersytetu Medycznego powinno odbyć się do 3 kwietnia. Posłowie najprawdopodobniej skierują projekt do prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pozwólcie nam pracować, apeluje Prawo i Sprawiedliwość. Jak podkreślają parlamentarzyści PiS w regionie, opozycja przeszkadza rządzącym we wprowadzaniu zapowiadanej w kampanii tzw. dobrej zmiany. Wciąż krytykują Polskę za granicą, a w szczególności w Unii Europejskiej, i dochodzi do protestów. To jest pewnego rodzaju standard w wielu krajach, w Polsce złamany, że te pierwsze 3 miesiące daje się pewien kredyt zaufania. Zarówno toruńscy, jak i bydgoscy politycy PiS zarzucają opozycji niechęć do jakiejkolwiek współpracy. Jako przykład podają odrzucenie propozycji rozwiązania patowej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wybierzmy Trybunał zgodnie z tym parytetem. 8 zaproponuje opozycja, 7 zaproponuje część rządząca i przyjmijmy to jako stałą tradycję. Dlatego, jak informują politycy PiS, partia nie zamierza już wracać do kwestii Trybunału, ale zająć się na przykład programem 500+, jak to określa, innymi ważnymi dla Polaków zmianami. Już zostały uchwalone ustawy długo oczekiwane przez społeczeństwo. Do tych ustaw należą zniesienie obowiązku szkolnego 6-latków. Jest to również ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jesteśmy atakowani za to, że realizujemy swój program. Znaczy właściwie jak ma wyglądać demokracja, jeżeli właśnie nie na tym, że ci, którzy wygrywają, realizują to, co w stosunku do czego się umówili ze swoimi wyborcami. Szef PO w regionie Tomasz Lenz odpiera zarzuty PiS i odpowiada, że prawem i obowiązkiem opozycji jest pilnowanie i krytyka rządu, jeśli ten przekracza granice praworządności. Toruń świętuje 71. rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej w 1945 roku. Z tej okazji przy pomniku ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę odbyły się uroczystości patriotyczne. Wzięło w nich udział wojsko, przedstawiciele władz miasta i kombatanci. Chwalimy dziś męstwo wojenne. Cieszymy się, że Toruń, zamieniony wcześniej w hitlerowską twierdzę, szczęśliwie uniknął zniszczenia. Okazujemy też najwyższy szacunek naszym przodkom oraz obecnym wśród nas czcigodnym kombatantom za postawę, której tak naprawdę wielu Torunian zawdzięcza dzisiejsze spokojne, pokojowe życie. Było to państwo niesuwerenne, ale jednak jakieś tam polskie było. I to pozwoliło nam przetrwać do roku 80, potem 89. I mamy to, co mamy. I to jest ta cała radość. To jeszcze o historii. Rok 2015 upłynął pod znakiem Mariana Rejewskiego. Spotkania, prelekcje, wydarzenia kulturalne. Tak wyglądały miesiące poświęcone temu wybitnemu kryptologowi. Bydgoszczanin wraz z innymi naukowcami złamał kod enigmy i tym samym przyczynił się do skrócenia II wojny światowej. W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy podsumowano dzisiaj rok Mariana Rejewskiego. To Marian Rejewski w wydaniu Młodzieży. Program przygotowany na uroczystość zakończenia obchodów roku wybitnego kryptologa nawiązywał do osiągnięć naukowca. Chcieliśmy mocno zasygnalizować, że to jest bydgoszczanin, to jest pierwszy cel, a drugi tak naprawdę przypomnienie właśnie tego, czym się zajmował, gdzie pracował i jak ważne były jego działania w kontekście wydarzeń w czasie II wojny światowej. Historycy nie mają wątpliwości. Złamanie kodu enigmy przyczyniło się do skrócenia II wojny światowej. Marian Rejewski mimo wielkich osiągnięć przez lata był zapomniany, a jego osiągnięcia niedocenione. Dopiero ostatnie lata pokazały, jak wybitną był postacią. W 2014
2012 roku dostał takiego technicznego Nobla, to znaczy milestone wyróżniony przez inżynierów, elektryków i elektroników, a więc to jest znaczący pomnik, który mu wystawili, również chyba w naszej świadomości, bo po tym roku, który obchodziliśmy niedawno, sporo ludzi w Bydgoszczy nie tylko dowiedziało się o wkładzie i roli Polaków w złamanie szyfrów Enigmy. Marian Rejewski to nie tylko wybitny naukowiec, ale także człowiek. Oprócz oczywiście wzorca takiego intelektualnego, osoby niezwykle skupionej i zaangażowanej w pełni w to, co robi, o wysokich właśnie walorach umysłowych, jest to wzorzec dla wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży, ale także wzorzec postaw moralnych, etycznych, osoba niezwykle skromna. Podczas uroczystości zakończenia roku Mariana Rejewskiego prezydent Bydgoszczy uhonorował jego córkę Janinę Sylwestrzak. To była szkoła podstawowa, to pamiętam, że no, miałam jakieś zaległości, jakieś ułamki piętrowe, no i to trzeba było opanować. No i nie wiem, czy to tu akurat będzie interesujące, ale zorganizował klasę w postaci mojej mamy i mnie, bo tylko byłam jedynaczką. No i zadawał takie straszne łamki piętrowe i myśmy na wyścigi rozwiązywały. Bydgoszcz, Monika Kamińska. Te inne informacje znajdą Państwo już na naszej stronie internetowej www.bydgoszczy.tvp.pl. Obok mnie Jarosław Dąbrowski, który dzisiaj zamieszcza różne informacje. Między innymi rano pisaliśmy już o świńskiej grypie. Państwo widzieli materiał. Także są też na Facebooku, inne. Na Twitterze. Tak. I tam także ciekawa informacja od świeckich policjantów. Dosłownie w odległości kilkunastu kilometrów, w odstępie kilku godzin doszło do dwóch groźnych kraks z udziałem tirów. Najpierw w miejscowości Gródek w gminie Drzyci musieli interweniować strażacy, ponieważ tam wiele szczęścia miał kierowca tej ciężarówki z przyczepą. Ta przyczepa na śliskim zjeździe z drogi wojewódzkiej 239 przy wjeździe na mostek właśnie przez rzekę nagle wpada w poślizg, przewróciła się ta przyczepa, 10 ton zboża się wysypało. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Kilka godzin później kolejne zdarzenie w miejscowości Żur w gminie Osie, te niedaleko, świeccy policjanci musieli wyciągać z rowu na drodze powiatowej tego tira. Kierowca tutaj również nie odniósł obrażeń, ale przez kilka godzin tu i tam były utrudnienia w ruchu. Apelujemy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności. Dziękujemy bardzo, Jarosław Dąbrowski. Dziękuję. Przed nim 14 dni podróży i niemal 250 kilometrów do pokonania. Maciej Boiński wyruszył w kolejną podróż wzdłuż rzeki. Tym razem zamierza przejść linię Brdy. Mieszkaniec Nakła ma już na swoim koncie przemarsz wzdłuż Noteci i Warty. Dziś podczas kolejnego wyzwania kibicowali mu rodzina, przedstawiciele władz, no i nasza reporterka Agata Chyłka. Przygotowując się do tej rozmowy, zastanawiałam się, jak przedstawić mojego gościa. Sportowiec, ktoś, kto lubi przygodę, a może kocha ryzyko. Pan Maciej Boiński wyrusza dzisiaj w kolejną podróż wzdłuż rzeki. Na plecach ciężki plecak? No, plecak jest bardzo ciężki, także cały ekwipunek będę niósł na plecach. Poprzednio podczas wypraw ciągnąłem ze sobą wózek. Teraz stwierdziłem, że raczej w Borach Tucholskich nie dam rady ciągnąć wózka. Za daleko bym musiał odejść od rzeki. Ile kilometrów przed panem, ile dni podróży? 239 kilometrów, ma rzeka Brda, od źródeł do ujścia. Zajmie mi to, tak myślę, około 14 dni, to jest około 17 kilometrów dziennie. Wiem, że może też pan liczyć na taki przysłowiowy telefon do przyjaciela. Tak, zawsze taka osoba musi być ze względu na to, że różne sytuacje mogą się zdarzyć. Mogę się rozchorować, mogę zmoczyć cały ekwipunek ze śpiworem włącznie, co spowoduje rezygnację z dalszej wędrówki, także zawsze taka osoba musi być. Pan Maciej fotografuje swoją podróż, czego dowodem jest album wydany przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Ze mną jest pan starosta Tomasz Miłowski. Dzień dobry. Co to za album? Dzika i tajemnicza Dolina Noteci. Sama nazwa wskazuje na piękno właśnie tej naszej rzeki. Pan Maciej jest mieszkańcem Nakła nad Notecią, a więc wychowany nad rzeką. To jest wielki potencjał powiatu nakielskiego. To ludzie z zainteresowaniami, z pasją
których powinna podglądać przede wszystkim nasza młodzież. Panu Maciejowi towarzyszą nie tylko przedstawiciele władzy, ale też rodzina. Z nami mama pana Macieja. Jak pani kibicuje synowi? Z Maciejem się umówiłam, że codziennie będzie mi puszczał sygnał, że jest wszystko w porządku. Na komórkę. No i tyle. No i kibicuję mu, tęsknię. Panu Maciejowi oczywiście życzymy wszystkiego dobrego i panie Macieju, trzymamy kciuki, oby pogoda panu dopisała i wszystko było dobrze. I pozdrawiamy z mroźnego Nakła. Dziękujemy bardzo. Tyle Agata Chyłka, a teraz o nietypowej akcji strażaków. 16 ratowników ratowało sarnę. Zwierzę utknęło w przeręblu na jeziorze Gopło. Dzięki szybkiej reakcji służb sarna przeżyła. Zobaczmy. Strażacy po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastali znajdującą się w przerębu na jeziorze około 200 metrów od brzegu sarnę. Zwierzę nie potrafiło się wydostać z wody o własnych siłach. Działania strażaków polegały tutaj na wykorzystaniu pontonu w celu dotarcia do zwierzęcia, wyciągnięciu sarny z wody i ewakuacji jej na brzeg. Równocześnie zauważono, że sarna ma problemy z poruszaniem się, prawdopodobnie miała złamaną nogę. W związku z tym na miejsce wezwano łowczego. No i tak zakończyła się ta akcja. A teraz kilka słów o pogodzie. Wiosna, czy może powrót zimy? Co przyniosą najbliższe dni? O tym Magda Rzekowska. Witam serdecznie. W tych najbliższych dniach sporo będzie działo się w pogodzie. Chociażby najbliższa doba przyniesie nam powiew wiosny. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 7 lub 6 stopni. Również jutro termometry pokażą podobne wartości. I szkoda tylko, że będzie to wiosna szara, ponura, deszczowa i bardzo wietrzna. Silny wiatr dokuczy nam także w kolejnych dniach. Niestety w dalszym ciągu popłynie bardzo wilgotne i znów chłodniejsze powietrze. Od środy opady deszczu zamienią się w deszcze ze śniegiem. Pruszyć może też śnieg, a w nocy temperatura spadać zacznie do zera lub nieco poniżej tej wartości. W ciągu dnia chłodno, na termometrach 2 lub 3 stopnie. No i niestety, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia, kierowcy muszą bardzo uważać, bo na drogach będzie ślisko i bardzo niebezpiecznie. A szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Przypomnę informacje dnia. Dwa potwierdzone przypadki świńskiej grypy w regionie. Możemy bardzo łatwo przenieść tego wirusa, chociażby machinalnie dotykając ust. Pacjenci czują się dobrze, a epidemiolodzy ostrzegają. Przed nami okres największych zachorowań na grypę i infekcje. To są zapalenia płuc bakteryjne, ale też wirusowe. Ruszył proces mężczyzny oskarżonego o podpalenie żony w Koronowie. Z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojej żony Natalii dokonał jej zabójstwa. Marcinowi H. grozi dożywocie. Czy przyznaje się do tego? Nie przyznaje. Pomoc dla Polaków z Mariupola podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli znajdzie się dla tych Polaków z Ukrainy praca, to dalsze inne elementy związane m.in. z mieszkaniem będą dużo łatwiejsze. Rada sprzeciwia się zmniejszeniu subwencji oświatowej dla uczniów zawodówek. Miejmy nadzieję, że te wszystkie niedociągnięcia i uwagi będą wzięte przez panią minister pod uwagę. Teraz kończymy wieczorne wydanie zbliżeń o 21.45. Do zobaczenia.